O, tak wygląda Władek. No, na razie trochę biednie. Na razie mamy zamontowaną pompę do wspomagania. Paseczko. Najgorsza sytuacja. Trochę ten dupa, bo pompa całkowicie był. Tutaj o. Dla udoskonalenia przyspawałem nakrętkę, wkręciłem śrubkę na imbus, żeby normalnie naciągnąć ten paseczek, bo tak to jeden kurde ciągnął za nią. Dołapiesz te śruby, pasek po skosie, tak on naciągnął z tą śrubą na imbus, ustawił na prosto, dokręcił śruby i gitara. Co to dalej? No, mamy ten pompę zamontowaną. Tutaj mamy siłownik już stoi, nie? Tutaj mamy blachę już dorobioną na dziury. Tu będzie ucięta na dole. Tu pójdzie taki płaskowniczek. Będzie przyspawany, o tak o, do tej blachy. I potem tu jeszcze będzie na tą śrubę do tego płaskownika, śruba na wylot, wkręcona tu z tej strony nakrętka. No a tu będzie przegub na stożku w tym, a tu na tym, na sworzniu będzie z tej strony siłownik. Reszta Władka wygląda tak. Mamy mniej więcej przymiarki siedzenia. Jak ma być? Powinno być ok. Tutaj ten będzie kolumnę. Będę podstawę pod orbitrol dorabiał swoją, bo to kupowana to kawałek blaszki, tylko to nie ma sensu. W 60 mamy założone, to wchodzisz, łapiesz się za tą kierownicę, to przesunęli kierownicę z 5 cm, nie? No. Tak to wygląda. Idzie, przejdziemy tu na tył. Z tyłu na razie siłownik cieknie, ale musi zostać. No, tutaj z lawetę ciągaliśmy na tym, na podnośniku, to tego nic słabo widać. O-ringa wypchnęło. Od tej rurki trochę leje się, ale na razie będzie ok. Tu będą dwie pary wyjść hydraulicznych. Eurogniazdo zamontowane tak na te, no tak zamontowane po prostu i będzie o sobie ciągnęło się, będzie wychodziło, wtykało się, będzie przewód zapięty o. Myślę, że dobra sprawa. Nawet jak zapomnę odpiąć przewodów, a raz mi się to zdarzyło, to sobie o pociągnę, podjadę do przodu i same się powypinają. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie pod ciśnieniem, ale powinno być spoko. Tutaj mamy tak rozdzielacz zmontowany. Zamontowany, no wstępnie, nie? No, wiadomo, pierwsze do podnośnika. Będzie do góry, do dołu i wolny spływ. No i powinno być ok. No. I powinno być ok. A jak będzie, to się okaże. No, tutaj mamy ten kolumnę. Będzie z Golfa trójki. W ten sposób będzie mniej więcej zamontowana. O, dokładnie tak. Tam do tego orbitrola będzie ustawiana przód tył. Odpalanie oczywiście od razu z kluczyka. I co jeszcze? Będzie dźwignia wałek od rewersa tu naprzód szedł na miejsce tej kolumny. Tu pójdzie wtedy z kolumny wałek w dół i będzie przekładać rewers przód tył. Będzie rewers przód tył pod kierownicą już. Co tu jeszcze? No, w sumie nic tutaj. Kabinkę mamy. W sumie sobie nic więcej. No i tak to
Tak to mniej więcej będzie. A jak będzie do końca? No to się okaże, nie? Wszystko wyjdzie w praniu, nie? No. I tyle. Na razie to jeden wielki burdel się zrobił. Ale to wiadomo. Tutaj pójdzie gdzieś w tym miejscu ten zbiornik na olej do wspomagania. Jeśli tu pójdzie, jakaś blaszka będzie dorobiona tutaj, na przykład tutaj, nie wiem, czy w paski, czy gdzieś tu trochę wyżej, się okaże. Fajna sprawa z tym zbiorniczkiem będzie, bo ten zbiorniczek ma pod spodem tam o ładne sitko, to coś zawsze trochę przefiltruje przed tym, przed wpadnięciem do pompy, nie? No. I powoli coś się robi.